Wiele wzruszeń i emocji towarzyszyło wszystkim, którzy w piątek 11 października uczestniczyli w uroczystościach z okazji jubileuszu 50-lecia Zespołu Szkół nr 1 imienia Legionów Polskich w Kozienicach. To wielkie dla szkoły wydarzenie rozpoczęto mszą świętą w kościele pod wezwaniem Świętej Rodziny. Po nabożeństwie w korowodzie prowadzonym przez orkiestrę dętą OSP z Kozienic i poczty sztandarowe zgromadzeni przeszli do Zespołu Szkół. Tu licznie przybyłych gości, wśród nich m.in. przedstawicieli władz samorządowych, powiatowych i gminnych, gości z Ministerstwa Edukacji, byłych i obecnych pracowników zespołu, uczniów, absolwentów, przyjaciół szkoły, a także przedstawicieli jednostek organizacyjnych gminy i powiatu, dyrektorów placówek oświatowych, przedstawicieli przedsiębiorstw, stowarzyszeń, służb mundurowych, powitała dyrektor szkoły Anna Golarz. Zabierając głos, podziękowała wszystkim, którzy przez ostatnie pół wieku tworzyli tę szkołę, wspierali jej działalność i pracowali na rzecz jej rozwoju. 50 lat to zarazem dużo i mało. Poczynając od 1974 roku, gdy dokonano przecięcia wstęgi oddającej budynek do użytku, działo się bardzo dużo. Każde lecie przynosiło zmiany w rozbudowie, strukturze, kadrze, w liczbie uczniów i absolwentów różnych typów szkół. To w szacownej jubilatce zdobywała wiedzę, kształtowała swoje postawy, zawiązywała przyjaźnie, zdobywała bagaż młodzieńczych doświadczeń i zaczynała wędrówkę w dorosłe życie. To wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie wyjątkowa kadra pedagogiczna, która mimo problemów niesprzyjających okoliczności, nieustannych oświatowych reform, niesatysfakcjonującej gratyfikacji finansowej, od 50 lat podsyca przysłowiowy kaganek oświaty, przyczyniając się do sukcesów uczniów. Były też gratulacje, życzenia i słowa uznania od zaproszonych gości. Szkoła to zawsze coś więcej. To miejsce, w którym budujemy swoją tożsamość, w którym stajemy się dojrzałymi obywatelami i obywatelkami naszego kraju. Mam nadzieję, że kolejne miesiące będą nie tylko źródłem satysfakcji dla Państwa, nie tylko wyzwań, ale również, i Pani Dyrektor o tym wspomniała, za co bardzo dziękuję, budowania odporności psychicznej, uważności i dbałości o drugiego człowieka, jego emocje i samopoczucie. Bo chodzi o to, żebyśmy wszyscy ze sobą czuli się po prostu dobrze, czego Państwu serdecznie życzę. Niech ten piękny jubileusz napawa Was dumą i radością z dobrze wypełnionego obowiązku, tak pedagogicznego, jak i uczniowskiego. Zespół Szkół nr 1 imieniem Legionów Polskich jest wspaniałą wizytówką oświatową naszej małej ojczyzny. Życzę nam wszystkim, aby szkoła jubilatka przez kolejne lata wypełniała rolę kuźni talentów, umiejętności młodych pokoleń. Starosta Krzysztof Wolski wspólnie z wicestarostą Joanną Czecherą na ręce dyrektor Anny Golarz przekazali też kwiaty i pamiątkową statuetkę. A burmistrz gminy Kozienice wraz z delegacją gminy wręczył Annie Golarz pamiątkowy medal 475-lecia miasta Kozienic i voucher na wyposażenie do dwóch sal lekcyjnych. Były także kwiaty, gratulacje i życzenia. Życzę, aby ta szkoła przez kolejne dziesięciolecia nadal inspirowała młode pokolenia, rozwijała talenty i przekazywała wartości, które będą towarzyszyć absolwentom przez całe ich życie. Życzę również, by szkoła ta była miejscem dobrej i stabilnej pracy, miejscem, gdzie można realizować pasję i misję nauczania, a zarazem otrzymywać za to szacunek społeczny i godziwe wynagrodzenie. Na zakończenie życzę, aby kolejne lata wszystkim Państwu przyniosło wiele sukcesów, radości, zarówno w nauczaniu, jak i uczeniu się. Wszystkiego najlepszego.
Podczas okolicznościowych przemówień nie zabrakło także życzeń od proboszcza parafii świętej rodziny księdza dziekana Władysława Sarwy, od prezesa Enei Wytwarzanie Piotra Andrusiewicza i prezesa do spraw pracowniczych Enei Sławomira Zielonego, od Bogumiły Iskry, prezes rejonowego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża w Kozienicach, od zagranicznych partnerów z Włoch i Francji, przedstawicieli szkół współpracujących z naszą szkołą przy realizacji projektów europejskich, czy od przedstawiciela samorządu uczniowskiego Bartosza Spyry. Wiele wzruszeń i wspomnień wywołały też między innymi przemówienia pierwszego dyrektora tej szkoły Stanisława Kozika i przewodniczącego Rady Rodziców absolwenta zespołu szkół Krzysztofa Rzeszotka. Z okazji okrągłego jubileuszu placówki listy z życzeniami przekazali minister edukacji narodowej Barbara Nowacka, marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik i wicewojewoda mazowiecki Patryk Fajdek. Odczytały je Paulina Piechna-Więckiewicz, podsekretarz stanu w MEN, przewodnicząca oddziału powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Kozienicach Ewa Malec oraz dyrektor zespołu szkół Anna Golarz. Wręczono także pamiątkowe upominki byłym dyrektorom szkoły Stanisławowi Kozikowi, Stanisławowi Rakowi, Izabeli Filipczuk i Ryszardowi Zającowi, a minutą ciszy uczczono tych wszystkich, którzy już odeszli, a którzy ze szkołą byli związani. Po zakończeniu części oficjalnej przyszedł czas na część artystyczną. Uczniowie i nauczyciele w zabawny sposób przybliżyli historię swojej szkoły, a poprzez najbardziej znane piosenki Budki Suflera przedstawili poszczególne kierunki nauczania w zespole. Przy takim jubileuszu nie mogło zabraknąć też okolicznościowego tortu, zwiedzania szkoły i spotkań absolwentów z wychowawcami.